Witam serdecznie, z tej strony Paweł Biedrzycki, strefainwestorów.pl. Dzisiaj jest 2 lipca 2012 roku. Zapraszam do analizy giełdowej, w której zastanowimy się nad tym, jak inwestować w lipcu 2012. W ramach analizy przyjrzymy się sytuacji indeksów giełdowych amerykańskich i tutaj głównie S&P 500 oraz Nasdaq, oraz polskim WIG20, SWIG80, MWIG40, WIG oraz WIG Banki. Analizę rozpoczynamy od omówienia sytuacji na indeksie S&P 500 w kresce miesięcznej i tutaj doszło do zatrzymania spadków na prowadzącej trend średniej 15-miesięcznej czerwonej. Rynek wykonał ruch powrotny, zatrzymał się w okolicy tych poziomów i zawrócił. Tym samym to potwierdza, że trend wzrostowy za oceanem trwa. Tutaj niewykluczone, że jest to już przygotowanie do wyjścia na nowe maksima. Zwłaszcza, że spadki zostały dokładnie wybronione przez średnią 200-dniową, która była potwierdzona, jej istota była potwierdzona przez okolice szczytów z końca 2011 roku. Kurs wykonał przecenę, zatrzymał się na tych poziomach, no i wykonał pierwszy ruch, korektę i ponowienie ataku. W tym momencie S&P 500 jest w okolicy swojej średniej 100-dniowej, kolor niebieski. No i założenie jest proste. Wybicie tej średniej daje sygnał kupna. Stop ewentualny dla pozycji to jest ostatni dołek przed wybiciem, ale w długim terminie dopiero wyłamanie tych minimów z końca maja, początku czerwca, dopiero wtedy możemy się zaniepokoić, że coś niepokojącego się dzieje z trendem wzrostowym. Dopóki to nie nastąpi, trzymamy się wciąż tego założenia, które powtarzamy od kilku miesięcy, ruch powrotny do wyłamanych maksimów i kontynuacja wzrostów. Zresztą ten układ jest bardzo czytelny na wykresie tygodniowym indeksu Nasdaq. Proszę zobaczyć, tutaj mamy czytelny ruch powrotny indeksu Nasdaq w okolice maksimów z 2011 roku, tych wyłamanych, oraz, co jest być może ważniejsze, szczytu całej Bessy z lat 2007-2009, czyli maksima z 2007 roku. Rynek wykonał ruch powrotny do wyłamanych istotnych maksimów, no bo to były tak poważne szczyty, że tutaj musiały się pojawić problemy i jest przygotowany do kontynuacji wzrostów. Zresztą indeks Nasdaq w rozkładzie dziennym potwierdza to, co miało miejsce na indeksie S&P 500. Tutaj również spadki wybroniła czarna średnia 200-dniowa, potwierdzona przez maksima z końca 2011 roku, ruch powrotny i przygotowanie do kontynuacji wzrostów. Również okolice średniej 100-dniowej. No i dobrze by było takim potwierdzeniem tego udanego wybicia na S&P 500 z średniej 100-dniowej będzie prawdopodobnie dopiero również takie samo wybicie na indeksie Nasdaq. I tutaj również dopiero przełamanie minimów z końca maja, początku czerwca będzie sygnałem, że być może ten pozytywny scenariusz się nie realizuje. I teraz przechodzimy do sytuacji na rynku polskim. W przypadku rynku polskiego najważniejsza z naszego punktu widzenia jest zaobserwowana przez nas dywergencja pomiędzy indeksem WIG20 a indeksem najszerszym WIG. Nowe minima na indeksie WIG20 w stosunku do dołków z jesieni 2011 roku nie zostały potwierdzone przez indeks najszerszy. Doszło do wyrysowania dywergencji i takie dywergencje, przypominam, historycznie rzecz biorąc, miały miejsce przed istotnymi dołkami i poprzedzały dynamiczny ruch wzrostowy. Stąd my sugerowaliśmy możliwość budowania strategii na wejście, na zakup w oparciu o tą formację pułapki na niedźwiedzie, jaka została wyrysowana na WIG20. Tutaj zakładaliśmy, że pokonanie
tych maksimów z 22 maja jest sygnałem kupna. Doszło do wygenerowania tego sygnału. Rynek bardzo dynamicznie zyskiwał na wartości i co jest bardzo ważne, w tym momencie WIG20 robi coś takiego, czego nie robił od przeszłego roku. To znaczy przełamał średnią 200-dniową. Te wcześniejsze wzrosty nie były na tyle silne, żeby dojść do tej średniej. Teraz mieliśmy przełamanie tej średniej i wydaje się, że ruch powrotny do średniej, a teraz przygotowanie do kontynuacji wzrostów. Dopóki nie dojdzie do przełamania tych dołków z 25 czerwca, tych minimów, tutaj nic niepokojącego się nie dzieje. Zresztą sygnał został potwierdzony przez indeks mniejszych, małych spółek SWIG 80. On również po wykonaniu ruchu powrotnego do średniej 200-dniowej zatrzymał się, wyrysował układ na wybicie, przełamał zarówno maksima z końca maja, wyłamał maksima z końca maja potwierdzone przez średnią 200-dniową, więc podwójnie ważny sygnał i zaczął zyskiwać na wartości. Indeks MWIG 40 nieznacznie znajduje się poniżej swojej średniej 200-dniowej, z tym, że pamiętajmy o jednej rzeczy. MWIG 40 jest indeksem cenowym i tutaj ostatnie dywidendy dość znaczące, jakie miały miejsce wśród spółek z MWIG 40, ale też i WIG 20, obniżyły wartość tych indeksów. I w tym momencie ten obraz indeksu MWIG 40 jest nieznacznie zaburzony. Jeżeli wliczyć dywidendy, które zostały wypłacone, no to te przebicie średniej 200-dniowej na pewno na tym indeksie by nastąpiło. Dlatego warto jeszcze raz wrócić do indeksu WIG, który jest indeksem dochodowym i on, jak widać, również przełamanie średniej czarnej 200-dniowej, ruch powrotny do średniej 200-dniowej, kontynuacja wzrostów i już on wyłamał maksima z 20 czerwca, więc ten indeks jest na kilkumiesięcznych maksimach. W wypadku indeksu najszerszego również sytuacja jest analogiczna. Dopóki nie dojdzie do przełamania tego ostatniego dołku z 25 czerwca, albo nawet średniej 200-dniowej, nic niepokojącego tutaj się nie dzieje. Ostatni indeks, WIG Banki, który potwierdza siłę sektora bankowego i to nas najbardziej cieszy. Przypominam to, co już wielokrotnie powtarzaliśmy. Bez silnych banków, bez silnych wzrostów na indeksie, na spółkach bankowych, fali wzrostowej, dużej fali wzrostowej na polskich indeksach nie będzie. I siła banków nas bardzo cieszy. Przede wszystkim tutaj również przecena na spółkach bankowych była zdecydowanie mniejsza niż na całym WIG 20. Banki nie przełamały minimów z jesieni 2011 roku, wykazały się siłą i w tym momencie potwierdzają to, ponieważ zwracam uwagę, że zdecydowanie pokonały swoją średnią 200-dniową. W tym momencie nawet zbliżają się już do maksimów z początku 2012 roku i jeżeli dojdzie do przełamania tych maksimów, to wstępnie zakładamy, że fala przeceny na polskiej giełdzie uległa zakończeniu i rynek zaczyna próbować wchodzić w fazę rynku byka. No i podsumowując, sytuacja na rynku jest pozytywna. Przede wszystkim za oceanem potwierdził się scenariusz tego, że spadki miały charakter tylko korekty przed kontynuacją wzrostów. I najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, że tą okazję wykorzystały polskie byki. To znaczy w oparciu o pułapkę na niedźwiedzie, która została uformowana na WIG 20, wykorzystały szansę, wykonały dynamiczny ruch wzrostowy i w tym momencie są w zdecydowanej przewadze. Dopóki nie dojdzie do silnej negacji tych sygnałów, które nastąpiły, raczej zaczynamy coraz bardziej pozytywnie patrzeć na rynek i szukać okazji inwestycyjnych. Na koniec mam dla Ciebie niespodziankę. Od przeszło 3 miesięcy pracowałem nad czymś, co może pomóc wielu inwestorom.
9 lat doświadczeń giełdowych i 5 lat kontaktów z inwestorami indywidualnymi udowodniło mi, że do inwestowania można się dobrze przygotować. I jeżeli właściwie się do niego przygotujemy, możemy odnieść oczekiwany przez nas sukces. Dlatego już w najbliższym czasie będę chciał zaproponować Ci coś, co może być dla Ciebie nieocenioną pomocą w Twojej karierze inwestycyjnej. Zanim jednak to zrobię i zdradzę wszystkie szczegóły, chciałbym lepiej wprowadzić Ciebie w ten temat. Dlatego przygotowałem i przeprowadzę specjalny webinar dla inwestorów. Za nami jest już finał Euro 2012 i w związku z tym webinar zatytułowałem Giełdowa droga do Euro 2012, czyli trzy błędy inwestorów giełdowych, które zawsze prowadzą do katastrofy. Webinar odbędzie się w środę, 4 lipca o godzinie 18:30, potrwa około 45 minut i będzie całkowicie darmowy. Wystarczy, że się na niego zarejestrujesz. Dlatego kliknij teraz w link pod nagraniem, aby poznać więcej szczegółów. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Dziękuję Ci za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków.